aby zmienić parametry takie jak światło, cienie, temperatura kolorów, musimy wyedytować zdjęcie i wybrać sobie jakieś zdjęcie, na przykład ja wskażę to tutaj, kliknę dwa razy lewym przyciskiem myszy. Tutaj obok korekcji podstawowe, w lewym górnym rogu, mamy przycisk o nazwie dostrajanie. Wskazuję i klikam raz lewym przyciskiem myszy w ten przycisk dostrajanie, precyzyjna korekcja światła i kolorów. Tutaj możemy rzeczy tego typu zmieniać. Pierwszy suwaczek służy do wypełniania światłem. Jeśli ja wskażę, kliknę raz lewy przycisk myszki, przytrzymam wciśnięty lewy przycisk myszy i przeciągnę ten suwak w prawo, będę wypełniał zdjęcie światłem, w lewo będę cofał ten efekt. Kolejny suwaczek światła, wskazuję, naciskam, trzymam wciśnięty lewy. Tutaj podświetlone zostają, rozjaśnione te wszystkie jasne obszary. Tutaj mamy kolejny suwaczek cienie. Jeśli zdjęcie było zbyt jasne, możemy je przyciemnić. Temperatura kolorów, kolejny suwaczek. Jeśli przeciągniemy ten suwak w prawo, zdjęcie zostanie, na zdjęciu zostaną wyeksponowane bardziej kolory ciepłe, jeśli w drugą stronę, to bardziej kolory zimne. Tutaj zawsze możemy cofnąć zmiany, które wprowadziliśmy, klikając ten przycisk. Tutaj mamy na przykład cofnij dostrajanie i w tym momencie wszystkie efekty zostały cofnięte. Jeszcze raz wstawię. No i aby zapisać zmiany, należy kliknąć przycisk powrót do biblioteki, kliknąć menu plik i wybrać polecenie zapisz jako, wprowadzić nową nazwę i zatwierdzić tą nazwę, klikając przycisk zapisz